Tomasz Owoc, Wojciech Szymański, Zbrodnia bez kary, Horst Pilarcik, Postrach krakowskiego getta. Sportowy Mercedes parkuje przy chodniku. Za kierownicą siedzi przystojny, dobrze zbudowany mężczyzna. Daje znać czekającemu na niego chłopakowi, żeby wsiadał. Po chwili ruszają. Mercedes mknie szerokimi ulicami odbudowanego z wojennych zgliszczy Frankfurtu nad Menem. Jest koniec lat 50. Potężne, modernistyczne budynki w centrum pachną nowością. Na handlowych deptakach tłumy oddają się konsumpcji. To najlepsze lata niemieckiego cudu gospodarczego. Mężczyzna za kierownicą to Horst Burkhardt, około czterdziestki hotelowy menedżer. Młodszy o połowę pasażer to Jochen, jego siostrzeniec. Horst zapewne mu imponuje. Jest bogaty, otoczony atrakcyjnymi kobietami, które w wolnej chwili zabiera na rejs jachtem. Obaj najwyraźniej się lubią, bo wieczorami spotykają się przy kieliszku we frankfurckich knajpkach. Horst nie wylewa za kołnierz. Po latach Jochen niechętnie opowiada o tych spotkaniach. Nagabywany przez córkę Christianę zasłania się niepamięcią albo szuka wymówek. – Ach, dziecko, minęło już tyle lat – mówi. Pod koniec życia wydaje się całkowicie wyprzeć ze świadomości postać tajemniczego wuja Horsta. Jest jakiś wyuczony automatyzm w jego reakcji, kiedy Christiane po raz kolejny pyta go, czy wiedział, że Horst wysłał do Auschwitz setki, jeśli nie tysiące żydów. Coś takiego? To okropne, odpowiada, za każdym razem ze zdziwieniem. Imię Horsta krążyło wokół mnie od dziecka. Zawsze jakoś tak dziwnie o nim rozmawiano. Coś było z nim nie tak. Nie było do końca wiadomo, jak umarł, wspomina Christiana Falgę, rocznik 1970, córka Johena. To właśnie ona, wbrew rodzinie, postanowiła rzucić światło na tajemnicze losy Horsta Burgharta, brata babki, którego sama nigdy nie poznała. Zmarł pięć lat przed jej narodzinami, ale głęboko zadomowił się w jej głowie. Cała rodzina była zaangażowana w tę grę, w tę przebierankę. Wszyscy wiedzieli, że Burkhardt to fałszywe nazwisko, że tak naprawdę nazywał się Horst Pilarcik, ale nie wolno było o tym mówić. Nie wolno było też mówić, że to członek rodziny wspomina. Christiane pamięta poruszenie, jakie w połowie lat dziewięćdziesiątych wywołała w rodzinie książka Lista Schindlera, na podstawie której Steven Spielberg nakręcił swój obsypany Oscarami film. Thomas Kenili pisze w niej o młodym ss z krakowskiego getta Horście Pilarciku. Inaczej niż Schindler, Pilarcik nie jest dobrym Niemcem, ale rodzina najchętniej by o tym zapomniała. Christiane nie daje to spokoju. Żydowski Kraków Przed wybuchem II wojny światowej Kraków był czwartym miastem II RP pod względem liczby żydowskich mieszkańców. W spisie przeprowadzonym po wkroczeniu Niemców do miasta zarejestrowano ponad 68 tysięcy Żydów, którzy stanowili jedną czwartą ogółu ludności. Zamieszkiwali różne rejony Krakowa, głównie Kazimierz. Do dziś znajdują się tam zabytkowe synagogi i zabudowa charakterystyczna dla żydowskich miast. Od pierwszych dni niemieckiej okupacji w Krakowie stopniowo ograniczano prawa ludności żydowskiej. W generalnym gubernatorstwie wprowadzono nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida. W 1940 roku z Krakowa wysiedlono 32 tysiące Żydów, a dla pozostałych w marcu 1941 roku utworzono getto w podgórzu. W przeludnionej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, jak oficjalnie nazywało się getto, panował głód, szalały choroby. Organizowane przez Niemców akcje wysiedleńcze z Getta z biegiem czasu coraz bardziej przypominają krwawe rzezie. Esther Friedman wspomina w książce Daleka droga do domu, że ulice Getta były w tym czasie pełne SS-manów. Nie wolno było wychodzić z domów, Niemcy wchodzili do mieszkań i wyprowadzali dorosłych i dzieci. Nie sposób opisać, jakie straszne sceny widziałyśmy ludzi wyrzucanych przez okna. Wyrzucili z naszego domu starszego człowieka z długą, białą brodą. Mówiono, że to rabin, i cała ta biała broda była we krwi. Bez przerwy kogoś prowadzono i kopano. Niemcy szaleli, cały czas strzelali. Ulica była pełna krwi. W Getcie ginie w ten sposób kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy innych trafia do komór gazowych w Bełżcu i Auschwitz. Postrach Getta. Jednym ze sprawców tych okrucieństw jest podoficer SS w Randze Unterschärfirera Horst Pilarcik, urodzony 25 stycznia 1918 roku w Poznaniu. W przeszłości członek elitarnej jednostki Leibstandarte SS Adolf Hitler, podporządkowanej bezpośrednio wodzowi III Rzeszy. Pilarcik trafia do Krakowa w połowie 1942 roku. Zostaje referentem do spraw żydowskich w gestapo oraz nadzorcą funkcjonujących w getcie krakowskim warsztatów rzemieślniczych w budynku byłej fabryki czekolady Optima. Na terenie tego zakładu w październiku 1942 roku zgromadzono kilka tysięcy osób, które wywieziono i zamordowano w obozie zagłady w Bełżcu. Jaką rolę odegrał w tym Pilarcik? Mieczysław Pemper, pracownik powołanej przez Niemców Rady Żydowskiej Judenratu, więzień obozu koncentracyjnego Plaszow i pracownik obozowej kancelarii, wspomina go jako postać budzącą strach na terenie całego getta, gdzie osobiście miał mordować Żydów. Przypisuje mu się odpowiedzialność za rozstrzelanie grupy Żydów wracających z pracy do getta. Z relacji Pempera wiemy, że Pilarcik miał tłumaczyć, iż był krótko po szkole dla ss i pierwszy raz w życiu widział tylu Żydów, co wyzwoliło takie zachowanie. O Pilarciku nie można powiedzieć nic dobrego, mówił Pemper, zeznając po wojnie w sprawach niemieckich zbrodniarzy z Krakowa. Budowniczy Plaszowa. Po przeprowadzeniu akcji wysiedleńczej w krakowskim getcie w październiku 1942 roku Niemcy przystępują do budowy obozu na terenie dwóch żydowskich cmentarzy w Płaszowie. Pilarcik obejmuje nadzór nad budową oraz funkcję komendanta obozu pracy przymusowej Plaszow. Nadzoruje grupę około 200 robotników, którzy codziennie wychodzą z getta, by na terenie cmentarzy usuwać nagrobki oraz budować baraki obozowe. Pisze o tym Józef Bał w książce Czas zbezczeszczenia. Do likwidacji Żydów krakowskich wybrali faszyści bardzo symboliczne miejsce. Nowy cmentarz żydowski w Płaszowie. Ponad bramą do pierwszych baraków, zbudowanych w pośpiechu na świeżych grobach, umieszczono szyld kamuflaż. Obóz pracy. Na początku skromny obóz nie budził specjalnych podejrzeń. Kiedy Żydzi z całej okolicy wpadli w pułapkę, odsłonięto prawdziwą nazwę lager. Pilarcik kieruje obozem zaledwie przez kilka tygodni. Na przełomie 1942 i 1943 roku zastępuje go na stanowisku SS-Oberscharfierer Franz Josef Müller. Zwierzchnicy Pilarcika prawdopodobnie nie są zadowoleni z tempa rozbudowy obozu. Pilarcikowi nie pomaga też Nagana, jaką dostał rzekomo za publiczne spoliczkowanie komendanta Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie krakowskim, Symchy Spiry. Ale Horst Pilarcik nie znika z Krakowa. Między 13 a 14 marca 1943 roku bierze udział w akcji likwidacji getta, w wyniku której na miejscu traci życie około dwóch tysięcy ludzi, a kolejne półtora tysiąca trafia do komór gazowych w Auschwitz. Świadek tamtych wydarzeń, Tadeusz Pankiewicz, opisuje w swojej książce Apteka w Getcie Krakowskim dantejskie sceny. Widziałem, jak rozbierano starych i młodych, kobiety i mężczyzn. Ściągano ubranka z niemowląt, bezładnie układano jedne ciała na drugich. Ileż to było wypadków, że synowie wśród zabitych poznawali swych rodziców. Rodzice musieli rozbierać własnymi rękami dzieci. Do getta zajeżdżają platformy. Rzuca się na nie nagie zwłoki ludzkie. Naładowane po brzegi platformy nakrywano przed wyjazdem na ulicę poza obręb getta kocami i tak, ociekające krwią pomordowanych, pędziły jak wozy rzeźnicze po wąskich ulicach w stronę Płaszowa. Płaszczyk z Płaszowa Christiane Falge, która jest profesorem na Wyższej Uczelni, pamięta rodzinne opowieści o ubraniach, które w czasie wojny Horst rozdawał krewnym, mieszkającym wówczas w Gliwicach. Przynosił odzież dziecięcą, porządne skórzane trzewiki, ciepłe płaszcze. Dostawał je między innymi mały Jochen, czyli mój ojciec, opowiada. Podejrzewa, że rzeczy te należały do więźniów Plaszowa albo Auschwitz, bo niby skąd krakowski esesman miałby je brać w czasie wojny. W połowie 1943 roku Horst Pilarcik zostaje adiutantem trzeciego komendanta obozu Amona Gita oraz oficerem inspekcyjnym. W powojennych zeznaniach Oskar Schindler łączył Pilarcika z prowadzonymi na terenie obozu egzekucjami. Uważał go za odpowiedzialnego za mordowanie więźniów Gestapo przywożonych z więzienia Montelupich oraz aresztu przy ulicy Pomorskiej. Prawdopodobnie w drugiej połowie 1943 roku Horst Pilarcik został przeniesiony do Rygi, niewykluczone, że ze względu na swoje pijackie ekscesy. Mieczysław Pemper opisuje sytuację, w której pijany pilarcik podczas pobytu w krakowskim kasynie miał zawołać, czy nie znajdzie się krzesło dla kawalera Krzyża Rycerskiego. Krzesło podano, jednak gdy na jaw wyszło, że pilarcik nie ma wcale takiego odznaczenia. Zdecydowano o oddelegowaniu go z Krakowa. Inna wersja wydarzeń sugeruje, że znaleziono go pijanego, śpiącego na Alei Słowackiego, jednej z reprezentacyjnych ulic miasta. Ucieczka przed życiem. W rodzinie mówiło się, że Horst nadużywał alkoholu, był agresywny, że bił kobiety, których miał zresztą wiele wspomina Krystiany Falge może dlatego rozpadło się jego małżeństwo. Jego powojenne życie to wieczna ucieczka. Pił, często zmieniał miejsce zamieszkania, najwyraźniej bał się, że prawda o jego przeszłości wyjdzie na jaw. Mówi: Jako Horst Burkhardt, Pilarcik mieszkał w Berlinie, Monachium, w Frankfurcie i w zagłębiu rury. Choć nie był człowiekiem wykształconym ani prawdopodobnie zbyt inteligentnym, dobrze sobie radził, pracując w hotelach, miał sportowy samochód, żeglował, jeździł konno. Przyciągał atrakcyjne kobiety. Ale przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć. Matka Krystiany, która znała Pilarcika, opowiada, jak w latach 60. odwiedził ją i Johena w Monachium. Tego samego dnia odwiedziny złożył im także inne krewny, Egon, prawnik i działacz antyfaszystowski. Egon znał tajemnicę Horsta. Po wejściu do mieszkania miał spojrzeć na Pilarcika lodowatym wzrokiem i powiedzieć, że nie będzie przebywał z nim pod jednym dachem. Pilarcik, Wyszedł. Matka Christiane pamięta też wizytę dwóch tajemniczych mężczyzn, którzy mniej więcej w tym samym czasie szukali Pilarcika. Policja? Agenci izraelskiego wywiadu? W dokumentach zgromadzonych przez Centralę Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu czytamy, że ktoś zgłosił policji w Szlezwiku-Holsztynie prawdziwą tożsamość Burgharta. Kiedy sprawa trafiła do Ludwigsburga, Pilarcik już nie żył. Śledztwa zatem nie wszczęto. Umarł nagle w 1965 roku. Z relacji rodziny wynika, że zmarł po zastrzyku podczas wizyty u dentysty. Te dziwne okoliczności przez lata rozgrzewały wyobraźnie w tajemniczonych i podsycały teorie spiskowe o zemście ze strony Izraela. Faktem jest, że od zakończenia wojny Horst Pilarcik był poszukiwany przez instytucje ścigające zbrodniarzy wojennych. Jego sprawą zajmowała się między innymi Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie. Bezskutecznie. Pokazać sprawców. Powojenne losy Horsta Pilarcika prawdopodobnie na zawsze pozostałyby tajemnicą, gdyby nie determinacja Christiane Falge. W 2018 roku sama skontaktowała się z Muzeum Krakowa i opowiedziała historię krewnego. Falge chce, żeby świat dowiedział się o jego zbrodniach. To ważne aby pokazywać sprawców, komendantów obozów i przypominać, co mieli na sumieniu, mówi. Jest rozczarowana tym, jak dzisiaj wygląda teren byłego obozu Plaszow. Ludzie wyprowadzają na spacer psy, które załatwiają tam swoje potrzeby. Dzieci bawią się dronami. To niegodne tego miejsca, mówi. Mimo upływu czasu historia nazistowskiego mordercy w rodzinie jest dla Christiane bardzo aktualna. Zajmuje ją w stopniu, jakiego trudno byłoby się spodziewać po kimś urodzonym 25 lat po wojnie, po kimś, kto nigdy nie poznał sprawcy. Falgę przyznaje, że sama potrzebowała czasu, aby zmierzyć się z brunatną kartą historii swojej rodziny. Przełomowa okazała się wizyta ze studentami na wystawie poświęconej nazistowskiemu programowi eutanazji. Bardzo mnie to poruszyło, bo sama mam dziecko opóźnione w rozwoju, które w tamtych czasach. Pewnie zostałoby uznane za niegodne życia, mówi. Zresztą wiele wskazuje też na to, że Horst Pilarcik przyłożył rękę do poddania eutanazji swojej upośledzonej siostrzenicy Zigrid. W 1943 roku niespełna czteroletnia dziewczynka zmarła w szpitalu w Lublińcu, jednym z centrów akcji T4. Pod tym kryptonimem naziści mordowali chorych psychicznie, osoby niepełnosprawne i przewlekle chore. To właśnie wtedy Christiane Falge zaczęła zastanawiać nad fenomenem wypierania ze świadomości niechcianych faktów. Poczucie winy. Jest coś takiego jak pamięć zbiorowa. Kiedy byłam młoda, czułam się winna jako Niemka, przejęłam tę kolektywną winę. To był jeden z powodów mojego wyjazdu w trakcie studiów do Etiopii chciałam uciec od Niemiec wspomina. Christiane podejrzewa, że przemilczanie przez jej konserwatywną rodzinę sprawy Pilarcika i niemieckich zbrodni odegrało tu pewną rolę. To źle, kiedy zamiata się takie rzeczy pod dywan, mówi. Christiane była wręcz owładnięta sprawą Pilarcika i próbą dowiedzenia się o nim czegoś więcej, może nawet w niezdrowy sposób, ze zbyt dużymi emocjami. Dopiero kiedy zdołała zdystansować się od własnej, wypierającej przeszłość rodziny, nieco się uspokoiła. Teraz wypełniam zadanie. Odkrywam i nagłaśniam tę historię. Dzięki temu czuję się lepiej. Te złe emocje z powodu milczenia mojej rodziny na temat Horsta mordercy nie obciążają mnie już tak mocno, wyznaję. Jako naukowiec Falgę zajmuje się tematem różnorodności kulturowej. Angażuje się w inicjatywy przeciwko dyskryminacji i rasizmowi. Jak mówi, stara się wychowywać swoje dzieci tak, aby coś takiego jak ideologia nazistowska Nigdy już nie wróciło. W naszym domu gościmy ludzi z całego świata. Dla naszych dzieci to normalne, że nie każdy jest Niemcem i nie każdy mówi po niemiecku. Wiedzą, że różnorodność wzbogaca podkreśla. To chyba coś dobrego, co wynika z całej tej historii. Mówi po chwili zastanowienia. Ma nadzieję, że jej dzieci, które dorastają w otoczeniu wartości takich jak humanizm i tolerancja, wniosą do społeczeństwa coś innego niż. Rodzina jej ojca.